Dzień dobry wieczór, witajcie w luźnym odcinku, w którym przedstawię wam moją teorię, czy cokolwiek to jest, wymyślono w nietypowych okolicznościach, bo podczas jazdy autobusem. Filmy takie raczej na pewno będą się pojawiały bardzo rzadko, no chyba, że coś mnie natchnie. No więc zacznijmy od miejsca, w którym powinno się to robić, czyli od początku. Jak już mówiłem, to podczas jazdy coś mnie chwyciło na rozkminę. Około pół roku temu przeczytałem Ostatnich Potomków, z których oczywiście nie zamierzam spoilerować arcyważnych rzeczy. Otóż główny bohater chciał użyć Animusa, aby doświadczyć wspomnienia swojego ojca z ważnego dla jego życia wydarzenia. Jak się potem okazało, nie mógł tego zrobić, ponieważ owo wydarzenie miało miejsce po poczęciu głównego bohatera. Jest to oczywiście logiczne, bo niby jakim magicznym sposobem wspomnienia z tego zdarzenia miałyby się przenieść od ojca do niego. No i teraz przechodzimy do sedna, nazwijmy to teorii. A więc jakim cudem w grach mogliśmy doświadczyć całego życia protagonistów? Przecież dajmy na to, taki Altair umarł mając 90 na karku, a rodzinę założyło wiele, wiele wcześniej. Podkreślam, że wydarzenia z książki i gier toczą się w tej samej czasoprzestrzeni, ponieważ w Ostatnich Potomkach spotykamy wnuka Szeja Cormaca. Istnieją więc dwa wytłumaczenia. Pierwszym z nich może być przestarzały model Animusa, który nie posiada funkcji tak zaawansowanych jak nowsze modele. Drugim natomiast może być niedopatrzenie ze strony Kirby'ego, którego pod żadnym pozorem nie nazwałbym małym. Zachęcam was do napisania, które wytłumaczenie bardziej was przekonuje, a jeśli macie wenę, to możecie przedstawić swoje. Ja mam tylko nadzieję, że nie walnąłem jakiejś gigantycznej gafy, bo jednak w Assassina już kawałek czasu nie grałem, a i od przeczytania książki trochę go minęło. A więc tradycyjnie dzięki za oglądanie, zapraszam was do zostawienia oceny wraz z komentarzem, a także do zasubskrybowania kanału wraz z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A jeśli któreś z nich przegapiliście, to teraz macie dobrą okazję, aby nadrobić zaległości, klikając w anotację. A więc do następnego odcinka i cześć!